In some interviews I've read, you've used this phrase, the eye of the duck scene. What does that mean? Well, you know, nature can teach us a lot of things. And there's something about, in painting, you're working within a certain shape canvas. And there's many things that one does intuitively to move the eye. You know, there's repetition of shape, repetition of color. But when you start looking at a duck, you see your eye is moving in a certain way. Mogłoby się wydawać, że jaka jest kaczka, każdy widzi. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby kaczka, gdyby nie wyglądała jak kaczka? Już wyjaśniam. David Lynch ma taką teorię, którą powtórzył w kilku wywiadach. Niedoścignionym wzorem dla filmów i wszelkich form sztuki w ogóle powinna być według niego kaczka. Całkiem prosty na pierwszy rzut oka ptak, którego każdy z elementów umieszczony jest w najlepszym możliwym miejscu, jeśli się na tym dłużej zastanowicie. Bo zaczynając od ostrego dzioba o dość wyraźnej teksturze, wszystko przechodzi do spokojnej głowy i ciekawszej szyi zakręconej w literkę S, która nadaje delikatnego ruchu całej formie. Na samym dole kaczka stoi na rzucających się w oczy i pełnych drobnych szczegółów płetwach, które kolorem i teksturą przypominają trochę kolor i teksturę dzioba, ale też obie te części nie gryzą się nawzajem, bo oddziela je zwykłe, może nawet nudne ciało o delikatnej budowie, na tyle jednak duże, że wśród bardziej agresywnych elementów kaczki pozostaje w niej widoczne. I to wszystko, jak powiedziałby Lynch, działa w kaczce tak dobrze, bo kaczka jest idealnie ułożoną grą różnych prędkości. Jej wolne ciało współgra z szybszymi nogami i dziobem, tak samo zresztą jak współgrać powinny wszystkie elementy w filmie. Bo gdy w wolnym, pustym pokoju położycie na przykład równie wolne jabłko z wbitym w nie widelcem, całość nie będzie nijak ciekawa, ale gdy zamiast jabłka przed kamerą pojawi się Shyamalan, tłumaczący jak powinno się żyć, prędkości nabiorą odpowiedniego kontrastu i zaczną wreszcie działać. Zadziałają za to za szybko, gdy wokół Shyamalana pojawi się w pokoju dwóch wampirów w tanich maskach tańczących z brokułami, ale teraz powróćcie do jabłka i magia też wraca, bo obie prędkości znowu zbliżyły się do prędkości tych poszczególnych elementów w kaczce. A skoro wróciliśmy też do kaczki na chwilę, nie można jeszcze zapomnieć o jej oku, które jest taką wisienką na torcie dla Lyncha. It always is interesting that the eye is in the perfect place. If you move it to the body, it would get lost. If you move it to the leg or the beak, it's two kind of fast areas competing. Even though the eye is the fastest, it's the little jewel. Oko kaczki jest małym klejnotem umieszczonym i wymierzonym idealnie i najpiękniejszym elementem, który sprawiłby o wiele mniej wrażenia, gdyby położyć go gdzie indziej albo zaprojektować inaczej, a też bez którego kaczka, choć pozostałaby sobą, straciłaby tą najważniejszą rzecz w swojej kaczkowatości. Bo choć dziób, płetwy i ciało wystarczyłyby kilku synapsom w mózgu do spięcia i stwierdzenia, że to na co patrzymy to kaczka oczywiście, zobaczcie, że wśród wszystkich kaczek bez czegoś, to właśnie ta bez oka jest chyba najbardziej nijaka. Niby najbardziej przypominająca kaczkę, jaką dobrze znamy, niby wcale od niej nie inna, ale jednocześnie tak pusta, najmniej interesująca i wyprana z tożsamości. I o to chyba chodzi Lynchowi. Jego zdaniem każdy film działa lepiej, gdy ma w sobie scenę będącą okiem kaczki. Tak samo każdy film może istnieć bez niej, wystarczy w końcu dziób, płetwy i ciało, żeby widz rozpoznał szkielet historii, jakiś ogólny fabularny zarys, ale tylko po dodaniu kaczego oka w filmie według Lyncha pojawi się jeszcze to coś więcej. I nie chodzi o coś niezbędnego dla fabuły, bez czego przygoda bohatera nie pójdzie ani kroku dalej. Nie chodzi też o coś od razu logicznego, wynikającego z kilku scen wcześniej. Okiem kaczki jest raczej ta jedna scena, która ułożona w odpowiednim miejscu dopełnia cały film. Czasami może wydawać się bez sensu, czasami trudno ją dostrzec za pierwszym razem, ale zaraz po dostrzeżeniu w głowie pojawi się od razu myśl, że widzieliśmy coś ważnego na ekranie. Nawet jeśli nie wiemy jeszcze, co takiego dokładnie. Strzelam na przykład, że dobrym okiem kaczki Lynch nazwałby tę scenę z wizytówkami w American Psycho, gdzie Patrick Bateman nie może pogodzić się z tym, że jego Times New Roman w caps locku wygląda gorzej od czyjejś Helvetiki Bolt. Nieźle spisuje się też pod tym względem krótka chwila z czekoladowym ciastem w drugim Spider-Manie Sama Raimiego, gdzie po raz pierwszy od dawna ktoś przypomina Peterowi Parkerowi, żeby cieszył się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. A też jako oko kaczki działa ta foliowa torebka w American Beauty, która dryfuje sobie wśród jesiennych liści i nagle nie ma nic dziwnego, że okazuje się czymś o wiele piękniejszym niż 18-letnia blondynka dryfująca wokół płatków róży. Żadna z tych scen nie jest absolutnie konieczna dla fabuły całości, filmy mogłyby spokojnie poprowadzić nas od punktu A do punktu B bez nich, ale też każda sprawia, że o wiele bardziej widoczny staje się główny motyw całości, funkcjonujący bardziej obok historii. Jak w książce Pasja Davida Lyncha Dzikość w sercu Hollywood pisze o scenach oczach kaczki Martha Nochimson, cała narracja filmu staje się dzięki nim nie tylko funkcją wyborów i tego, co chce bohater, w tych krótkich momentach narracja wynika raczej z jego
nieracjonalnych uczuć. To wśród nich bohaterzy mogą albo zaakceptować, że tracą kontrolę i skierować się ku pozytywnemu zakończeniu, albo odrzucić tracenie kontroli i rozpocząć zjazd w otchłań rozpaczy. Ale jeśli zaczęliście teraz drapać się po głowie, to bardzo możliwe, że słusznie. Oko kaczki nie jest jakąś ogólnie przyjętą regułą, o której można przeczytać w co drugiej filmowej książce, jest tylko luźnym konceptem wyjętym z głowy jednego reżysera, o którym twórcy American Psycho, American Beauty i drugiego Spidermana prawdopodobnie nie pomyśleli nawet przez chwilę na planie. Rozmawiając o oczach kaczki, lepiej więc porozmawiać z samym Davidem Lynchem i zobaczmy, co jego filmy mają nam w tym temacie do powiedzenia. What is the eye of the duck scene in Straight Story? I haven't thought about it. I have to think about it. I can't just jump in and think, but I believe every film has the eye of the duck scene. But it can fool you, you know, which one it is. It could be the scene we were talking about. I don't know. What's the eye of the duck scene in Blue Velvet? I used to know. Is it the In Dreams song? It's the eye of the duck. That's the eye of the duck. Yes, yeah. Yes. I close my eyes. Velvet to chyba jeden z tych bardziej przystępnych filmów na skali wieczowatości. W scenie tutaj po raz kolejny mroczny i niepokojący, w końcu co tu nagle robi ten człowiek tańczący z wężem, ale też inni bohaterowie zaliczają właśnie przerażająco znaczące chwile. Bo jest wśród nich Jeffrey, młody chłopak z wydawałoby się spokojnego miasteczka, który czuje jakiś niewyjaśniony pociąg do tego, co niespokojne. Jest Dorothy Valance, jego nadspodziewanie erotyczna kochanka, której porwany syn przebywa w pokoju obok, przetrzymywany przez gangstera, do którego Dorothy wyrobiła sobie syndrom sztokholmski. Jest też ów gangster, Frank, wciągający coś często inhalatorem i krzyczący na głos rzeczy takie jak Let's fuck! I'll fuck anything that moves! I do tego momentu wszystko wydawało się proste w filmie. Wszystkie postacie przypominały może nawet bardziej swoje archetypy niż prawdziwych ludzi, bo był przecież ten dwudziestoparolatek z sąsiedztwa, który chciał przeżyć coś więcej, była pociągająca kobieta, która lubiła pociągać owiniętą wokół siebie tajemnicą i był ten zły do szpiku kości gangster, który chciał, żeby w łóżku nazywać go tatusiem, czym mogło się wydawać nie za bardzo różnił się od innych zadowolonych z siebie gangsterów. Gdy w tle pojawia się jednak In Dreams Roya Orbisona, do każdego z tych archetypów dochodzi, że żyje jakąś fałszywą iluzją, fałszywym marzeniem. Narratora piosenki, której Frank nie wytrzymuje i wyłącza przed końcem. W iluzji wszystko wygląda pięknie, w snach spaceruję z tobą i mówię do ciebie, ale wystarczy spojrzeć na iluzję z boku, żeby uświadomić sobie, że... Hey! Let's hit the fucking road! Cóż, że jest tylko iluzją. Że po pierwsze ten podziemny świat wcale nie jest bardziej pociągający niż Laura Dern, która mieszka kilka domów obok, że po drugie ta powłoka tajemniczości to tylko cienka warstwa ochronna pozwalająca na chwilę zapomnieć o tragedii i że po trzecie ta czysta radość z bycia gangsterem to jedno wielkie oszustwo tak naprawdę. Bo gdyby Frank pozwolił piosence grać dalej, usłyszałby, że... Słyszałby, że wystarczy się obudzić i cała radość znika bezpowrotnie. To dokładnie przed tym fragmentem Frank przeżywa jedyny moment, w którym pęka na chwilę i pokazuje bardziej ludzką stronę, ale ostatecznie odrzuca utratę kontroli i wyjmując kasetę z magnetofonu, woli raczej wrócić do, wydaje mu się, bezpiecznej iluzji, którą sobie stworzy. Gdzieś w środku zachował co prawda cząstkę dobra, która pojawia się czasami i może nawet piłaby Heinekena, ale z jakiegoś powodu, który każdy z nas może sobie dorobić, zbyt bardzo się jej boi i na dłuższą metę nie potrafi już żyć inaczej. Inaczej pić. Heineken! Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon! Funkcjonować. You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me! Kochać. Frank is a person totally in love, but he doesn't know quite how to show in a normal way.
Okiem kaczki David Lynch dał nam więc scenę, w której każda z ważniejszych postaci otwiera się w jakiś sposób i musi zmierzyć się nie tylko z tym, co przygotowała dla niej fabuła, z drugim człowiekiem czy strzelaniną wiszącą w powietrzu, przede wszystkim musi zmierzyć się z samym sobą, z myślami, marzeniami i snami obecnymi w głowie, wokół których Lynch uwielbia eksperymentować również w innych podobnych scenach. Weźmy chociażby wypadek samochodowy z Dzikości Serca. It's Bobby Pin. I can't find it. My mother's gonna kill me. It's got all my cards in it, and it wasn't my pocket. Now my pocket's gone. God, help me find it. My mother's gonna kill me. Bo to kolejny moment, który Lynch określił okiem kaczki w swoich filmach. To też kolejny moment, bez którego fabuła mogłaby się spokojnie obejść. Przez te kilka minut nie widzimy niczego koniecznego dla historii na ekranie, ale gdy młoda Lula wysłuchuje ogarniętej szokiem dziewczyny, dla której zbliżająca się śmierć wydaje się mniej ważna niż zostawiona gdzieś torebka, bez której mama ją zabije, jako bohaterka Lyncha również dostaje po głowie czymś, co można nazwać pozaracjonalnym uczuciem. Przed jej oczami pojawia się niepokojące odbicie samej siebie, 20-latki, która wbrew matce wyjechała w świat z Nicolasem Cage'em w wężowej kurtce i której koniec może być przecież tak samo nieunikniony. Uwięziony gdzieś między prędką utratą kochanka a rozpaczliwym paplaniem o chorobliwie kochającej matce, co Lula widzi chyba jako jakiś znak od losu, jako przypomnienie, że prawdziwe życie nigdy nie kończy się pięknym i pozbawionym trosk wyjazdem do Los Angeles, jakby sama chciała. Jak po raz kolejny pisze Hutchinson w swojej książce, Lula uważa wypadek za wiadomość wszechświata o swojej bezradności. Odbiera go jako omen nieszczęścia, czym udowadnia, jak wiele znaczą dla nas ciągle pojawiające się dookoła historie. Nasza samotna i pozbawiona pomocy podświadomość jest nadmiernie ograniczana przez okoliczności, a wewnątrz tych ograniczeń w Luli wzmaga się panika, że sama wola nie wystarczy. Mówiąc prościej, to trochę tak jak w tej scenie z tragicznymi wiadomościami w radiu zamiast muzyki. Gdy Lula chce tylko posłuchać sobie Elvisa gdziekolwiek, w zamian dostaje coś o seksie ze zwłokami, coś o zabójstwie trójki dzieci przez podejrzanego i coś o krokodylach wypuszczanych do Gangesu, żeby zjadły dryfujące ciała martwych żółwi. Otoczenie wciska dziewczynie możliwie najbardziej pesymistyczne informacje, więc w końcu też dziewczyna w chwili zauważenia jednej z nich na własne oczy przestaje wierzyć, że jej przygoda skończy się inaczej. Problem polega jednak na tym, że to sama Lula i sam Nicolas robią chwilę później wszystko, żeby się nie udało. Zatrzymują się w małym miasteczku i tak jakby poddają się przewidzianemu dla nich losowi. Zaczynają robić tylko to, co według ram społeczeństwa robić powinni. Informacje o ciąży Lula zaczyna traktować niczym wyrok, bo jak w tym wieku traktować ją inaczej, a potrzeby gotówki Nicolas Cage próbuje rozwiązać czymś, na co jego ukochana nigdy się nie zgodzi, ale przecież jak w każdym tanim serialu nie musi o niczym wiedzieć. Te utarte schematy miały chronić przed porażką i prowadzić do zgodnej z ogólną definicją normalności, ale jak się okazało, nieuchronnie zmierzały też do następnych schematów. Najpierw do zasypiania do siebie plecami, a później do gorzkiego zakończenia jeszcze jednej niespełnionej miłości, o której spokojnie mogliby opowiadać w radiu. O zalanej łzami dziewczynie wracającej do matki i o smutnym Nicolasie, który przez własną głupotę tą dziewczynę stracił, idąc po raz kolejny do więzienia. Bo między innymi w scenie oka kaczki pozwolił Luli, żeby jej sny i marzenia zmieniły się w strach przed koszmarem. Żeby dzikość serca stała się w jej głowie tylko dziką fantazją, dążącą do nieuniknionego zderzenia z rzeczywistym światem. I nie wiem, czy pamiętacie, ale jest taka dziwna scena z kuzynem Delem w tym filmie. Człowiekiem, który miał marzenie o przeżywaniu ulubionego święta, Bożego Narodzenia codziennie, co oczywiście mogło kończyć się tylko w jeden sposób. He sure would scream out when his mama told him it was summertime and Christmas was 6 months off. Rzeczywistość okazywała się bezwzględna, a Del choć próbował z nią walczyć taśmowym produkowaniem kanapek na lunch następnego dnia, czy wkładaniem sobie karaluchów do tyłka, ostatecznie przegrał. Zniknął gdzieś i słuch o nim zaginął, co jak możemy się domyślać, albo skończyło się tragiczną śmiercią zaraz przy drodze, albo całkowitym dostosowaniem się do smutnych, schematycznych konwenansów tylko jednego Bożego Narodzenia w roku. I to dostosowania się do tego stopnia, że może lepsza byłaby już śmierć. It ain't so funny now, though. Dale disappeared. I całkiem podobnie, o mały włos nie skończyła się historia Nicolasa Cage'a. Gdy pod koniec filmu wyszedł z więzienia po raz drugi i spotkał się po raz pierwszy ze swoim 5-letnim synem, na początku bał się tego powtarzania Bożego Narodzenia ciągle i z powrotem, więc w zgodzie ze schematem postanowił odejść niczym prawdziwy mężczyzna, epatujący wolnością w wężowej kurtce. Leżąc jednak na ziemi po ataku członków gangu, których zwyzywał przed chwilą od pedałów, otrzymał objawienie od wróżki i w tej chwili uświadomił sobie, że dzikość serca wcale nie jest jakimś skazującym wyrokiem, koniecznie prowadzącym do porażki. Don't be afraid, sailor. But
I'm wild at heart. If you're truly wild at heart, you'll fight for your dreams. Don't turn away from love, sailor. I choć brzmi to może trochę cheesy, może niełatwo zaufać pojawiającej się nagle na ekranie wróżce, wydaje mi się, że tym przesyconym różnymi uczuciami love story Lynch chciał nam przede wszystkim pokazać, jak wielką siłę w naszym życiu mają sny i marzenia. Czasami może nawet warto im zaufać, bo przy współpracy kilku stron są w stanie się spełnić. Ale sny to też całkiem niebezpieczna gra w lynchowskim świecie. Mulholland Drive to kolejny film, o którym wypada tu wspomnieć. I choć to jeden z tych, u którego reżyser nie wskazał wyraźnie palcem na scenę będącą okiem kaczki, wydaje mi się, że mamy dwie możliwości. Scenę z Winkies, która na pierwszy rzut oka pojawia się znikąd i znika bez sensu. I had a dream about this place. I scenę z klubu Silencio, gdzie inna piosenka Roya Orbisona otrzymuje piękny wykon po hiszpańsku. W obu przypadkach otrzymujemy bohaterów, którzy jak się okazuje mierzą się ze swoimi snami i w obu efekt okazuje się tragiczny, bo zarówno bliżej nieokreślony mężczyzna, jak i Betty, główna bohaterka opowieści, zostają brutalnie skonfrontowani przez rzeczywistość. Na tyłach restauracji rzeczywiście pojawia się to koszmarne coś, co zabija przerażonego mężczyznę. A ta piękna piosenka, obok której trudno było przejść obojętnie, okazuje się tylko nagraniem z taśmy. Przetworzonym czymś, co wcale nie jest tak niepowtarzalne i wyjątkowe. Y quedó llorando, llorando. Zabawne zresztą, jak Lynch bawi się nami w obu scenach. Dokładnie przygotowuje przecież do tego, co się stanie. Mówi wprost, że coś będzie czekało za rogiem i że na klubowej scenie. No, I, banda! It is all. Ale jednak chwilę później tworzy w nas prawdziwe uczucia i prawdziwe emocje. Naprawdę boimy się obsmarowanej smołą kobiety i naprawdę wzruszamy, słuchając Rebeki Del Rio. Trochę jak w snach, choć często orientujemy się, że jesteśmy we śnie, płyniemy w nim dalej i sterowani przez jakiegoś zewnętrznego reżysera, chcemy poznać znajomą historię ze znajomymi twarzami całkowicie od nowa. Zapominając przy tym, że to wszystko nie ma nic wspólnego z prawdą. I dokładnie tym samym reżyserem próbuje być David Lynch w Mulholland Drive, który bardzo dobrze wie, że wcale nie chodzi tylko o sekwencję samego snu, która trwa przez jakieś 2/3 filmu. Bo gdy Betty na ekranie zmienia się w Diane, jej postać wcale nie przestaje zderzać się ze snem. Wręcz przeciwnie, w jakimś sensie zapada w niego jeszcze bardziej, bo jako młoda dziewczyna okazuje się kolejnym niespełnionym marzeniem w krainie snów. Po przyjechaniu do Hollywood mogła myśleć o wielkiej karierze, wielkiej miłości, wielkim bagażu szczęścia, które osiągnie za chwilę, ale choć wszystko wydawało się być w pewnym momencie na wyciągnięcie ręki, ostatecznie zniknęło, tak samo jak poczucie niepowtarzalności przy hiszpańskiej piosence. Wydaje mi się zresztą, że nie bez przyczyny ta piosenka to cover, pięknie wykonany i oczywiście nie tak pozbawiony sensu jak to, co robi się z każdym disco hitem z lat 90. teraz, ale obiektywnie nie wnoszący do świata dużo więcej, wywołujący emocje, ale w jakimś sensie też pozbawiony wartości. Bo może to nam chce dokładnie powiedzieć Lynch, choć jako reżyser razem z innymi reżyserami tworzy coś pozornie wspaniałego, prowokującego głębokie i prawdziwe uczucia, w rzeczywistości za uczuciami tak często kryje się pustka. Jedynie ten niewyjaśniony sen, który wpadł do głowy artysty, pobył w niej chwilę i wyleciał zaraz, podczas gdy nas widzów opanował do szpiku kości. Zobaczcie, że Adam Kesher, reżyser filmu, który powstaje wewnątrz Mulholland Drive, jako artysta walczący o coś więcej, funkcjonuje tylko w wyśnionej przez Naomi Watts wyidealizowanej wersji jej życia. W końcowej, realistycznej części bliżej mu już do po prostu zatrudnionego pracownika, który zamiast o artystycznej wizji myśli raczej o tym, jak pocałować swoją piękną aktorkę. Sen, który miał w głowie, pozostawił głównie widzom i to my potrafimy często rzucać całe swoje życie dla niego, wywracać los, bo coś na ekranie do tego nas natchnęło. I pięknie, jeśli się uda, jeśli skończy się jak W dzikości serca na przykład, ale równie dobrze możemy skończyć jak Diane, prawdziwa bohaterka Mulholland Drive. Odrzucona przez świat, do którego dążyła, dręczona przez demony niespełnionej przyszłości i na tyle zmęczona fałszywą wyjątkowością filmowego świata, że to też w jego imię postanawia podjąć decyzję o zleceniu morderstwa.
To też w końcu rzecz, którą robisz w filmach, jeśli coś nie idzie po twojej myśli. Zlecasz morderstwo na ekskochance, siedząc w tej samej kawiarni, w której kilkadziesiąt minut temu siedział tam ten dziwny mężczyzna o ciemnych włosach, na którego ty teraz patrzysz przy kasie i po chwili przeżywasz to samo, co on w tamtym koszmarze, czyli mierzysz się ze swoim snem, tak jak wydawało się on wtedy, tylko że tym snem jesteś ty sama, kobieta wyrzucona gdzieś na tyły Hollywood, zapomniana, brudna i przerażająca, z którą nikt, nawet ty w snach, nie chcesz mieć do czynienia, więc lepiej już się zabić, niż przeżywać tą tragedię wśród tego przepełnionego sztucznym uśmiechem miasta. O to chodzi. To Winkies było okiem kaczki w Mulholland Drive. Zdecydowanie, teraz mogę już powiedzieć na pewno. A przynajmniej tak mi się wydaje.